prostu wzorem była dla mnie. Przejęłam to jako matka też i muszę powiedzieć, że matka to cudowne, cudowne, cudowne jeszcze raz imię. Jak to śpiewał Wojciech Młynarski, nie ma jak u mamy, prawda? Tak, tak, bardzo. Wczoraj nawet byłam 60 kilometrów. Pojechałam, miałam takie pragnienie jechać do mamy. A gdzie mama? W Oleśnicy. Oczywiście spoczywa. Ale zmarła. Tak? Spoczywa. Spoczywa. Dziękujemy tak. Bardzo. No, pięknie. Każde wspomnienie jest, zawsze wywołuje łezkę w oku i uśmiech. A pani? Ta siostra. My jesteśmy siostry. Ta sama mama, rozumiem. Ta sama mama, ukochana. To czy mama którąś z pań faworyzowała, czy kochała tak samo wszystkich? Oj, wszystkich tak samo, nie ma faworyzacji. Zawsze, żeby było pięknie, nie? Jak najbardziej. Co najlepszego nam się z mamą kojarzy? Najlepszego? Zaufanie, przyjaźń. Mogłam bardziej powiedzieć mamie jak koleżance. No dobroć. No co mogę jeszcze powiedzieć? Wszystko, co najlepsze się kojarzy z mamą. Jak już pewnie mama żyje jeszcze, czy już nie? Nie. Tak po śmierci to już w ogóle się powraca, prawda, do oczywiście, tych wspomnień. Oczywiście, tak, tak. Bardzo dobra była mama. No i no wszystkiego, co najlepsze można powiedzieć o mojej mamie. Ja zawsze mama dbała o nas, bo miałam jeszcze brata. Super mama była do samego końca. Kochała nas nad wszystko. Wszystko poświęcała dla nas. To, co było najlepsze, dawała nam. Także najdroższe są wszystkie nasze mamy na świecie.